za mną ściana malarstwa realistycznego, różne rodzaje realizmu. Tutaj akurat można powiedzieć takie, które ma charakter fotorealistyczny. Obraz Łukasza Korolkiewicza z lat 70. i młodego artysty Rafała Wilka, właśnie takiego artysty, którym interesował się Krzysztof Musiał, który to jest dalej bardzo młody twórca, który, jak widzicie tutaj Państwo, w pewnym sensie można powiedzieć, eksploruje efekt Sasnala, czyli takie fotorealistyczne malarstwo, które jednak jest już jakoś tam przetworzone i o ile na przykład w swojej technice Łukasz Korolkiewicz posługiwał się slajdami, które rzucał po prostu na obraz i malował, właściwie przemalowywał zdjęcie, zamieniał zdjęcie na obraz, o tyle tutaj mamy do czynienia z raczej z taką luźną inspiracją tego, jak wygląda i co jakby, co łapie fotografia, że łapie właśnie takie bliki światła, że postacie nigną w cieniu, że słońce, prawda, zmienia te figury. I to wszystko tutaj jest bardzo dobrze odtworzone. Nie pokazujemy wielu prac tych młodych artystów, którymi Krzysztof Musiał się opiekował, organizował im wystawy, właśnie zapraszam na plenery. No ale musieliśmy wybierać, tak? Musieliśmy decydować, co tak, co nie. I w tym sensie trochę oczywiście ten obraz tutaj kolekcjonera Krzysztofa Musiała jest przekłamany, bo jakby pokazuje mi głównie nazwiska klasyczne, nazwiska bardzo dobrze znane i rozpoznawalne, a właściwie można by zrobić kolejną wystawę z tych prac, tych młodych ludzi, które Krzysztof Musiał